Dlaczego warto stosować dziką różę? Dzika róża to nie tylko bardzo fajny smak, ale też szereg właściwości. Chociaż zaczniemy od smaku, ponieważ dzika róża jest czymś, co bardzo łatwo można wkomponować do naszej diety. Jest szereg fajnych potraw, przetworów, naparów, gdzie dzika róża może zostać zastosowana i po prostu ten smak to jakie Właściwości smakowe oferuje, jest czymś bardzo, bardzo fajnym. I to jest pierwszy z powodów, dlaczego warto stosować dziką różę. Kolejnym jest to, że dzika róża to bardzo dobre źródło witamin. Głównie witaminy C, witamina E, witamina A, B1, B2, flawonoidy, garbniki, pektyny. Po prostu dzięki zawartości bardzo wielu substancji, dzika róża potrafi być cennym i bardzo. Bogatym źródłem wielu witamin i substancji, które w pozytywny sposób wpływają na nasze ciało. Zawiera dużo przeciwutleniaczy, kwas askorbinowy, karotenoidy, związki fenolowe, co oczywiście pomaga naszemu organizmowi lepiej działać oraz spowalnia te procesy starzenia. W pozytywny sposób działa również na układ krwionośny. Serce pomaga obniżyć zbyt wysokie ciśnienie krwi, wzmacnia naczynia krwionośne. Oczywiście mamy tym układem krążenia problemy, idziemy najpierw do specjalisty, ale dzika róża dostarcza nam wielu substancji, witamin, które po prostu pozwalają naszemu sercu, wszystkim naczyniom krwionośnym po prostu funkcjonować w sposób właściwy. Dzika róża wspiera również pracę wątroby oraz nerek, co jest oczywiście bardzo ważne, ponieważ i wątroba, i nerki są jednymi z tych najważniejszych elementów, żeby nasze ciało mogło funkcjonować prawidłowo. Wzmacnia również odporność. Przy przeziębieniach, przy infekcjach, zastosowanie dzikiej róży po prostu pomoże nam lepiej sobie z tymi problemami poradzić, ale dzika róża może być też stosowana oczywiście wcześniej, żeby po prostu nasz organizm funkcjonował sprawniej, a raczej nasz układ odpornościowy funkcjonował sprawniej. Działa uspokajająco, pomaga radzić sobie ze stresem, napięciem, co przekłada się na przykład na lepsze zasypianie. Ale dzika róża to też y, działanie zewnętrzne, ponieważ dzika róża. Pomaga również w pielęgnacji naszej skóry. Poprawia elastyczność, ujędrnia, regeneruje, rozjaśnia skórę, przebarwienia. Ma też właściwości przeciwzapalne, przeciwreumatyczne. Więc tych plusów, które ciągnie, pociąga za sobą stosowanie dzikiej róży, jest sporo, ale są też przeciwwskazania. Jak zawsze, jak jeśli jakaś roślina na przykład ma, Substancje czynne, które mogą wpływać w sposób pozytywny na nasz organizm, to niestety niekiedy może być też działanie odwrotne. Co ważne, trzeba uważać, gdy na przykład mamy problemy z sercem. Na przykład osoby po zawale serca muszą uważać na dziką rurę. Mogą pojawić się problemy u osób mających jakieś problemy z przyswajalnością żelaza. Po prostu mamy jakiś problem zdrowotny to idziemy po konsultację do specjalisty i nawet coś takiego jak dzika róża, coś, co się może wydawać czymś zupełnie nieszkodliwym, również w takim przypadku lepiej skonsultować, zapytać, czy po prostu te substancje, których jest całkiem sporo w dzikiej róży, nie będą powodowały jakichś komplikacji. A jak stosować? Oczywiście na kanale są materiały z tego, jak można stosować dziką różę. Napary, dżemy, syropy, wina, herbatki, nalewki, oleje. Do wyboru, do koloru. Najlepsze są oczywiście dżemy i herbatki. Coś świetnego. Bardzo fajny smak. I tutaj radzę, żeby się właśnie na tym smaku koncentrować. A te właściwości, to źródło witamin, to jest taki bardzo, bardzo fajny dodatek. Oczywiście nie przesadzamy z ilością, nie opieramy się tylko na dzikiej róży. Jest na tyle fajnych roślin, owoców, warzyw, w ogóle takich. Rzeczy, które możemy zjeść, które mogą nam dostarczyć wiele fajnych substancji, że skupianie się tylko na przykład na dzikiej róży jest po prostu błędem. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam oczywiście do zasubskrybowania, do naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj, poleć, pokaż znajomym ten czy inne materiały no i zapraszam oczywiście ponownie.